animacje. Czasem są niesamowite i pełne realizmu, a czasem trochę mniej. Z czego to wynika i w ogóle jak powstają animacje do gier? Sprawdźmy to. Myślę, że sam świetnie zdajesz sobie sprawę z tego, jak dobra animacja potrafi odmienić postrzeganie danej sceny, a nierzadko nawet całej gry. Jakość animacji w takich grach jak Red Dead Redemption 2 jest całkowitą podstawą, która pomaga graczowi wsiąknąć w rozgrywkę i faktycznie poczuć się częścią tego świata. Grając możesz nawet nie zauważyć tych wszystkich detali ukrytych w animacjach, ale gdy coś nie gra, to od razu to widać, co mocno wybija z gry. Tylko w takim razie dlaczego istnieją gry, które nie zwracają na to większej uwagi? Dlaczego pojawiają się takie dziwne błędy i może najważniejsze, jak w ogóle powstają takie animacje? I czy my też możemy je zrobić siedząc sobie w domu i ucząc się z YouTube'a? Obstawiam, że teraz myślisz, że pewnie niektórym twórcom po prostu nie chce się robić fajnych animacji. No bo co może być trudnego w zrobieniu idącego człowieka, co nie? No właśnie, okazuje się, że to nie jest takie proste, jak może się wydawać, bo składa się z przynajmniej kilku etapów. Na początku musimy zdecydować, w jaki sposób w ogóle będziemy robić te animacje. Zazwyczaj są dwie opcje. Albo tworzysz je w jakimś programie do grafiki 3D, albo wykorzystujesz technikę motion capture. Pomijam tutaj kupowanie gotowych animacji, bo to przeważnie rozwiązuje te początkowe problemy. Motion capture brzmi fajnie i możesz to kojarzyć z wielu większych gier. Praktycznie wszystkie gry AAA, czyli te z największymi budżetami, korzystają właśnie z tego podejścia. Potrzebujemy wtedy aktora i takiego fajnego ubranka z wieloma punkcikami, które są śledzone przez komputer i w ten sposób zapisują ruch całego ciała. Produkuje to chyba najbardziej realistyczne rezultaty, no bo co może być bardziej realistycznego od prawdziwych ruchów prawdziwego człowieka, co nie? Jednak to podejście nie jest idealne. Potrzeba do tego drogiego sprzętu, aktorów, sporej przestrzeni i osób, które później wyczyszczą te animacje, czyli pozbędą się wszystkich błędów i wytną tylko te interesujące fragmenty, aby później przesłać je do silnika. Są oczywiście dostępne darmowe alternatywy dla tych drogich kostiumów, takie jak na przykład Rococo czy pokazywany niedawno Wonder Studio. I działają one bardzo fajnie, jednak większość gier potrzebuje trochę wyższej jakości. W takim razie, jeżeli nie mamy pieniędzy na motion capture, to zostaje nam druga opcja, czyli stworzenie ich samemu. Jednak nie byłoby to takie fajne, jeżeli nie komplikowałoby się już na samym początku. W tej opcji mamy kolejne kilka opcji, bo na start powinniśmy wybrać jakiś program, na którym będziemy mogli działać. Jaki mamy wybór? Większość mniejszych twórców gier zazwyczaj pracuje na Blenderze. Co za niespodzianka, co nie? Jest on darmowy i pozwala nie tylko na animowanie, ale także na modelowanie czy teksturowanie, ale to już pewnie wiesz, bo spora część tego kanału to właśnie Blender. Nie będę więc o nim za bardzo się rozgadywał, ale jest to całkiem popularna opcja. Do animacji podchodzimy tutaj w dość standardowy sposób. Czyli mamy postać, a ta postać ma szkielet, który składa się z poszczególnych kości, czyli zupełnie jak w prawdziwości. Aby wprawić go teraz w ruch, powinniśmy zaznaczyć jakąś kość i zmienić jej położenie. A pod koniec kazać Blenderowi zapamiętać tę pozycję, no i mamy animację. Proste, co nie? Tym sposobem proste to jest co najwyżej zrobić animację dla jakiegoś robota, a nie dla prawdziwego człowieka. Dlatego powstało coś takiego jak IK, czyli Inverse Kinematics, a po polsku to kinematyka odwrotna. Brzmi poważnie i poważnie też pomaga przy animowaniu postaci. Nie musimy już pociągać za każdą kość osobno. Wystarczy, że wybierzemy jeden element, załóżmy dłoń, a reszta kości dopasuje się do nowego ustawienia. To właśnie kinematyka odwrotna. Animujemy tylko to, co znajduje się na końcu tak zwanego łańcucha kości, a reszta jest ogarniana z automatu. W tym przypadku tym łańcuchem jest dłoń, kość przed łokciem i kość za łokciem. Pewnie mają one jakieś nazwy, ale ja ich nie znam. No i tym sposobem jesteśmy w stanie stworzyć już o wiele bardziej realistyczne animacje, bo sporo robi za nas sam program. Ale dalej trzeba mieć do tego spore umiejętności, wyczucie tego, jak postać zachowywałaby się w prawdziwym życiu, no i sporo filmów referencyjnych, na których moglibyśmy się wzorować. Okej, ale co jest drugą opcją, skoro już tyle gadamy o Blenderze? Możemy jeszcze pójść w kierunku programu Autodesk Maya. On jest bardziej popularny w nieco większych firmach zajmującymi się grami, a nawet tworzeniem całych animowanych filmów. Dla twórców z mniejszym budżetem na pewno sporą barierą jest jego cena. Ostatnio pojawiły się pewne zawirowania w tym temacie, ale dalej dość mocno się cenią i według wielu całkiem słusznie. Podstawy tego systemu animacji są praktycznie takie same jak w Blenderze, czyli poruszanie szkieletem z wykorzystaniem klatek kluczowych, które zapamiętują ich pozycję na linii czasu. Ale jednak wiele osób twierdzi, że przyjemność i prędkość tworzenia animacji jest zdecydowanie wyższa właśnie w Mai. I pewnie dlatego wiele większych firm opiera cały swój proces pracy z animacjami właśnie na tym programie.
Ale to nie wszystko, bo mamy jeszcze kilka innych opcji, takich jak na przykład Cinema 4D, dzięki której równie dobrze możesz stworzyć animację dla postaci do gier. Jednak obszarami, przy których Cinema jest najczęściej wykorzystywana, są głównie reklama i efekty specjalne. Możemy tu jeszcze wspomnieć o programie Houdini, który jest prawdziwym kombajnem, jeżeli chodzi o możliwości. Jego główny system oparty na Node'ach pozwala na proceduralne modelowanie czy nawet tworzenie pełnych, fizycznie poprawnych symulacji. Ale oczywiście jest też możliwość stworzenia w nim animacji. Jednak wszystkie programy wspomniane wcześniej mają jedną cechę wspólną. Są to programy przeznaczone do wielu zastosowań, a animowanie jest tylko jednym z nich, przez co wszystkie bazują na bardzo podobnych zasadach, czyli szkielet, inverse kinematics i klatki kluczowe. Ale jest jeden, całkiem świeży program, który podchodzi do tego zagadnienia troszkę inaczej. Mówię tutaj o Cascadur. Tak, tutaj również mamy szkielety, kości i klatki kluczowe, więc co w nim takiego innego? Widzisz, przez to, że Cascadur powstaje specjalnie tylko i wyłącznie z myślą o pracy nad animacjami, to miał czas, aby nieco pozmieniać w tym procesie i według mnie wyszło mu to całkiem dobrze. Rozpoczynając animowanie w tym programie, możesz dojść do wniosku, że w sumie nie różni się niczym specjalnym od Blendera czy Mai, o których mówiliśmy wcześniej. Działa to praktycznie tak samo, ale jednak jest tutaj coś, co go wyróżnia. Po wykonaniu swojej animacji możesz powiedzieć programowi, żeby poprawił to, co udało ci się zrobić. Dobra, może nie poprawił, ale jakby włączył fizykę, przez co całość będzie wyglądała bardzo podobnie do pełnego motion capture. Tak jak wszystko w dzisiejszych czasach, to również wykorzystuje sztuczną inteligencję do ustalania najbardziej naturalnych i prawdopodobnych pozycji dla twojej postaci. Przez co nawet bardzo prosty ruch potrafi przerobić w całkiem przekonującą i realistyczną animację. Wystarczy, że przesuniesz rękę, nogę czy głowę, a Cascadur sprawi, że pozostałe kości dopasują się do tego ruchu w sposób zgodny z rzeczywistością. Według mnie może on być bardzo ciekawą opcją dla wielu osób, szczególnie tych z mniejszym budżetem, bo jeszcze o tym nie wspomniałem, ale możesz go zdobyć za darmo. Oczywiście wersja darmowa ma parę ograniczeń, a największym z nich jest ograniczenie co do długości eksportowanej animacji. Twoja postać może mieć maksymalnie 120 kości i animację o długości 300 klatek. W większości przypadków powinno być to całkowicie wystarczające, bo animacje poruszania się czy walki raczej nie zajmują więcej, jednak warto to mieć na uwadze. Później tak stworzone animacje możemy wrzucić do Unreal Engine, Unity czy dowolnego innego programu i tam integrować ją w nasz projekt. Programy, które przed chwilą ci pokazałem, są całkiem przyjemne i może nawet wybierzesz jednego z nich do twojego kolejnego projektu. Jednak pamiętaj, że animacja to dosyć złożony proces i przy nieco bardziej ambitnych projektach będziesz potrzebował czegoś więcej niż tylko gotowej animacji. Czasem zachodzi konieczność edycji tej animacji już wewnątrz silnika do gier. I nie mówię tutaj o zmianie tego, jak wygląda animacja i zapisaniu jej ponownie do pliku, aby później odtworzyć. Dzisiaj gry, w szczególności te większe i bardziej popularne, tak jakby edytują animację podczas naszej rozgrywki. Robi się to po to, żeby postacie w świecie gry reagowały na to, co się wokół nich dzieje i zmieniały swoje ruchy w zależności od tego, jak zmienia się sytuacja. Brzmi skomplikowanie? Powiem ci, że nawet Skyrim robił już coś takiego. Zauważyłeś, że gdy przechodzisz obok jakiejś postaci, to ona się na ciebie patrzy. To właśnie jest ta edycja animacji podczas gry. Tak naprawdę odtwarzamy teraz animację idle, czyli taką neutralną animację robienia niczego. Postać po prostu sobie stoi, a gdy gracz wejdzie w jej pole widzenia, to automatycznie odwraca głowę w jego stronę. Tego nie dałoby się stworzyć zwykłą animacją, bo ten ruch zależny jest od tego, co się dzieje w grze, więc jest inny za każdym razem, gdy jest widoczny. Więc jak to w ogóle działa? Tutaj ponownie wchodzi kinematyka odwrotna, o której mówiłem wcześniej. Tylko w tym przypadku nie tworzymy całej animacji z jej pomocą, a po prostu edytujemy już istniejącą. Zazwyczaj wymaga to dosyć dobrego zrozumienia tego, jak działają kości i jakie zależności zachodzą między nimi. No i oczywiście chwili czasu, żeby przenieść to do silnika, w którym pracujemy. Ogólnie założenie jest takie, że podczas gry bierzemy daną kość ze szkieletu naszej postaci, w tym przypadku głowę, i obracamy ją w wybranym kierunku, w tym przypadku w kierunku gracza. Dzięki temu mamy tak jakby dwie animacje naraz. Jednocześnie odtwarzamy animację, która normalnie powinna być odtwarzana, czyli wspomniana animacja idle, czy jakieś chodzenie albo skakanie. A dodatkowo odpalamy naszą własną logikę, która modyfikuje zachowanie jednej lub większej ilości kości. Wykorzystujemy to nie tylko przy patrzeniu na gracza, a zdecydowanie częściej. I czasem nawet możesz nie zdawać sobie z tego sprawy. Gdy postać chodzi, to rusza nogami, co nie? Gdy idzie po płaskiej powierzchni, to wszystko jest okej. Ale gdy pojawiają się jakieś nierówności, to mamy problem. Animacja nie była na to przygotowana i nieważne jak super by nie była, to po prostu nie jest w stanie na to zareagować. Tutaj musimy wziąć kości w stopach tej postaci i przylepić je do podłoża podczas wykonywania standardowej animacji poruszania się. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o animacje w grach.
Dla osób, które nigdy nie miały z tym do czynienia, może się wydawać, że to mega prosta sprawa i nikt nie powinien mieć problemu ze zrobieniem przekonującego skoku. Ale w praktyce może się okazać, że to nie jest takie proste. Na koniec powiem Ci, że niektóre gry w ogóle idą krok dalej i zupełnie nie korzystają z wcześniej zrobionych animacji. Opierają wszystkie swoje ruchy na zasadach stworzonych w kodzie, dzięki czemu silnik gry tak jakby animuje wszystko za nich, ale to już temat na zupełnie inną dyskusję.